Dzień dobry, nazywam się Krzysztof Dąbrowski, jestem instruktorem nauki jazdy, doskonalenia jazdy. Współpracuję z Akademią Dobrej Jazdy tutaj we Wrocławiu. To mój kursant akurat manewruje, on już nie musi się uczyć. To, co zostało mu przekazane, w tej chwili tylko szlifuje. Natomiast chciałem powiedzieć dwa słowa o kategoriach prawa jazdy wyższych. O ile kategoria B moim zdaniem jest dla wszystkich ludzi, ponieważ każdy może jeździć samochodem osobowym, powiedzmy odsetek ludzi, którzy się do tego nie nadają, jest bardzo niewielki. Natomiast jeżeli chodzi o samochody ciężarowe i autobusy, jest to wykonywanie zawodu kierowcy. Jest większa odpowiedzialność i nie wszyscy do tego się nadają. Nawet ludzie, którzy przechodzą badania lekarskie, z pewnych względów nie powinni wykonywać zawodu kierowcy. Bardzo rzadko, ale zdarzają się takie osoby, które na pierwszy rzut oka spełniają wszystkie warunki, żeby wykonywać zawód kierowcy. Posiadają kategorię B, jeżdżą wiele lat, mają doświadczenie w tym względzie. Niemniej jednak do zawodu kierowcy czy samochodu ciężarowego, czy autobusu nie nadają się. Oni prędzej czy później zrobią te prawo jazdy, oni będą wykonywać ten zawód, ciężko, będą mieli z tym trudności, będą sfrustrowani, swoją frustrację przenosić albo na innych użytkowników dróg, albo na pasażerów, ale do tego zawodu się nie nadają. I tutaj przed bardzo trudnym zadaniem stają ludzie, którzy są właścicielami szkoły jazdy oraz instruktorzy, bo z jednej strony dobrze jest mieć klienta, a z drugiej strony no kiepsko brać odpowiedzialność za kogoś, kto będzie źle wykonywał zawód. Dodatkowo, jeżeli takiej osobie powie się, że ona się nie nadaje do tego zawodu, ta osoba zrobi złą opinię o tej szkole jazdy lub o tym instruktorze. Niemniej jednak mi się wydaje, że lepiej jest zrobić coś takiego, niż przekonywać tą osobę, że ona jednak będzie tym kierowcą. Nakłaniać ją do wykupywania dodatkowych jazd, które moim zdaniem niewiele zmienią. I tutaj właśnie nie wiem, jak się zachowują inni instruktorzy oraz właściciele szkół jazdy. Jest to według mnie, oczywiście takie osoby się zdarzają bardzo rzadko, niemniej jednak według mnie jest to dość poważny problem, jeżeli chodzi o te zawodowe prawa jazdy, czyli prawo jazdy na kategorię C, C plus E oraz D. Kończąc, zapraszam na kanał Szkoła Transportu. Będę starał się robić następne filmiki o kategorii D, o autobusie oraz może coś o transporcie, o logistyce. Także zapraszam do oglądania. Zawsze coś tam nowego postaram się umieścić. Dziękuję, do widzenia.